witam się z wami już z Egiptu. Stoję w takim miejscu, a to oznacza, że mamy już pokój. I zobaczcie, jak to wygląda. Jest naprawdę czysto, schludnie, bo rzeczywiście sprawdziliśmy wszystko. Wchodzimy, mamy kartę magnetyczną. Tutaj od razu po lewej stronie jest szafeczka, jest safe, są dodatkowe pościele. Nie, po prostu są pościele. W tej części jest naprawdę sporo wieszaków, więc myślę, że sukienki sobie powyciągam, żeby tak mi nie leżały w szafie. Po prawej stronie łazienka, toaleta, sprawdzam, czy czysto. Kosmetyki jakieś są, widzicie, już tutaj zamontowane. Powiem wam, że naprawdę, w sensie widać w ogóle, że podłoga jeszcze odparowuje, jest mokra, dopiero co to było posprzątane. Jak się meldowaliśmy, to wrzuciliśmy do paszportów hajsiwo, z taką nadzieją właśnie, że uda nam się dostęp do pokoju uzyskać wcześniej. I się udało, miało być o 14, a o 13 już były gotowe i jeszcze pan dzwonił się upewniać, że są w porządku, że możemy już wchodzić, także warto podzielić się trochę groszem. W ogóle powiem wam, że wszyscy tutaj są bardzo mili. No i tutaj mamy część taką typowo sypialnianą. Mamy osobne łóżeczka. Nie pamiętam, czy miało być jedno duże, czy nie. Nie ma to chyba aż takiego znaczenia. No i my akurat jesteśmy na parterze, gdzie się ta firanka rozwidla. Znajdę to, czy nie znajdę? Dobra, zróbmy to tak. Więc mamy, słuchajcie, tarasik. Szkoda, że nie od strony basenu. Ktoś dzwoni. Gdybyśmy mieli po drugiej stronie budynku pokój, no to mielibyśmy bezpośrednie wyjście na basen, ale aż tak dobrze nam się nie wylosowało. Andrzeju, kto dzwonił? Pani, która jest jakby opiekunem, po polsku mówiła, nie? Tak, o. W sensie Polka, nie? Mhm. I się pytała, czy wszystko w pokoju jest okej, czy wszystko działa i że jest dzisiaj do 16, a potem jeszcze będzie, zazwyczaj od 8 do 9 ktoś pracuje, więc można dzwonić, jest numerek 666, można dzwonić i jakby coś nie działało, to... Mega fajnie. Powiem wam, nie, naprawdę zobaczcie, ściany są czyste, sufity ładne, białe, no tutaj jakaś plama. Ale... Wear kontakty. Właśnie, wear kontakty. Ale ogólnie jest naprawdę w porządeczku. Nie ma co narzekać. Także tak, ogarniamy się, bo przyda nam się prysznic. Lecimy nad basen. Much later. My, słuchajcie, od godziny 14 do godziny 18 cały czas siedzieliśmy nad basenem. Bardzo jestem ciekawa, czy nagramy dla was coś ciekawego z tych wakacji. Podejrzewam, że może wycieczki, bo to będzie coś takiego nietypowego dla nas. Ale ogólnie to powiem wam, że siedzimy i chillujemy i nic konkretnego nie robimy i jest super. Naprawdę. Obsługa w hotelu jest naprawdę miła. Pokój jest schludny, to już wam mówiłam. Teraz, jak się ogarniałam, w sensie wiecie, mam mokre włosy, już nie będę ich myć, umyję jutro rano. Ale wiecie, przebieraliśmy się, żeby iść na kolację wieczorem i tak sobie pomyślałam, aha, może zrobię makijaż, ale nie ma sensownego światła. Nie ma światełek takich, wiecie, do których ja jestem przyzwyczajona, że takie jest oświetlenie sufitowe. I generalnie są jakieś takie lampeczki, ale one tworzą taki raczej półmrok. No taki ogólnie pokój to taki egipski peren. Ale jest przynajmniej czysty. Tak, no. Można było, słuchajcie, doinwestować do lepszych pokoi. Za cały pobyt byłoby chyba 5 stówek więcej i to byłby pokój deluxe, tak on się chyba nazywa. I w zeszłym roku Kama z Tomkiem właśnie w tych pokojach deluxe mieli nocleg. No i Tomek mówi, że widać różnicę, w sensie takiej, my mamy zasłonkę prysznicową, tam już jest szyba, jakieś takie szczegóły, ale widoczne, robią robotę. No ale prawda jest taka, słuchajcie, ile my będziemy siedzieć w tym pokoju, żeby się tym tak przejmować. Przy tym to pierwsza all inclusive, chcieliśmy zobaczyć, a nie od razu wywalać nie wiadomo jak dużego hajsu, nie? To prawda, no. Także tak, byliśmy już na obiedzie, teraz właśnie będziemy zaraz szli na kolację. Bardzo jestem ciekawa, jak się tu odnajdziemy przez ten tydzień.
czy się nie będzie nam nudziło, bo dzisiaj to w ogóle jesteśmy zmęczeni po prostu, nie? A jest ciepło, 32 stopnie. Andrzej, ty to jesteś jak dętka. Co? No, mnie trochę złapało. Jest taki, jest ciepło, 32 stopnie, więc mi się nie chce. Poszedłbym spać. No, także tak. Tyle z poplaninki, żeby was nie zanudzać. Zbieramy się i za chwilę jedziemy na jedzonko. The next day. Tak wygląda, słuchajcie, budynek, w którym mamy pokoje. Z tej strony pokoje mają widok na basen. My go nie mamy, ale nam to pasuje, bo lubimy mieć ciszę i spokój, jak wracamy do pokoju. A teraz idziemy do takiego pokoju, gdzie pali się szyszę. Nie dlatego, żeby palić szyszę, tylko dlatego, że jest tam ogromny telewizor i dzisiaj Polska gra mecz. I obsługa zgodziła się, żeby nam ten mecz włączyć. I byliśmy teraz na zakupach. Na po drugiej stronie ulicy jest taki Kleopatra Market. No ogólnie badziew, nie? Tu. Ale... no wiecie, takie pamiątki, kupiliśmy magnesy, typowa bazaróweczka, więc może się potargować, nie? No i chyba misja zaliczona, no bo mamy to, co chcieliśmy, mieliśmy magnesy w dobrej cenie. Pan się trochę oburzył, że jesteśmy. Jakbyście chcieli tak kupować magnesy, to słuchajcie, 2 za dolara. Jak ktoś nie chce, to idziecie dalej, targujcie się, bo uda wam się je kupić w takiej cenie. A oni oczywiście walczą, no bo wiadomo, to jest ich zarobek. Nasza pierwsza cena za te wszystkie graty, co żeśmy tam nazbierali tak rodzinnie, to była 36 dolarów, a wzięliśmy wszystko za 20. No, także trzeba się mocno targować. Da się, słuchajcie. Oni tam będą różne rzeczy do was gadać, ale generalnie naprawdę się da. Przejdźmy, Andrzejku, tędy, bo Shisha Bar jest po tamtej stronie. I od razu pokażemy, jak wygląda to wieczorem. Powiem wam, że tutaj naprawdę bardzo ładnie i klimatycznie. Wszędzie jest pełno światełek. Wygląda to bardzo uroczo. W basenie nie można pływać po godzinie chyba 18 albo 19. Nie ma już ratownika. Tak jak no widzicie, wszystko jest poskładane. Wszystko pozbierane, poskładane. Czyszczą baseny, czyszczą tę podłogę tutaj. Więc spoko. Tak. Tu jest taki brodzik dla dzieci i on jest fajny, bo jest, słuchajcie, zadaszony. Więc nie nagrzewa się tak woda i ogólnie słońce też, tak wiecie, nie pali. Tutaj jest ten basen główny, który się ciągnie aż do samego końca. I on się, słuchajcie, robi coraz głębszy. Tak, on na początku ma 75 cm. Tu jest płytko, ma 75 cm, a potem ma już 1,30 m. Więcej. Mamy 30, to jest strefa dla pływających, a jest też głębiej, nie? Mhm. No i ogólnie temperatura wody z rana to było 28 stopni, tak samo jak temperatura morza. No. Bajka. O, tutaj wam nie pokazałam. Tu jest taka figurka w krzaczkach, a tutaj jest z krzaczków układa się napis Alibaba. Bo tak się nazywa hotel, w którym jesteśmy. Także wszędzie są takie różne właśnie urocze akcenty. Mi się to podoba. Jest to trochę kiczowate, ale wiecie, hotel ma dzięki temu swój klimat. No super to wygląda, jak się tak idzie wzdłuż tej ścieżki przy tym basenie. Tam słyszycie pewnie muzykę. I tam jest właśnie scena, na której są różne występy. Nie, powiem wam, że naprawdę jest tutaj co robić. Rozrywki nam nie brakuje. Cały ten teren wygląda bardzo ładnie. Ciekawe, jak wygląda plaża wieczorem, czy może wejście jest zamknięte. Much, much, much later. Witamy się z wami. Bardzo brudni. Widać to? Jak jestem w piasku? Mam w piasku, mam nawet pomarańczowe ręce i chyba twarz trochę też. A to oznacza, że byliśmy na wycieczce. Byliśmy dzisiaj na safari, takim na kładach. Ja się skusiłam na $1 zdjęcie, więc mam. Ogólnie ta Arafatka była tak zawiązana, słuchajcie, żeby nie było nam w ogóle widać twarzy. Miałam jeszcze okulary przeciwsłoneczne, które wyglądają o tak. I naprawdę cała, absolutnie cała buzia była zakryta. Andrzeja wam zaraz pokażę. On był w krótkiej bluzce i w krótkich spodenkach. Wygląda trochę gorzej. Polecam wam, jeżeli się zdecydujecie na tego typu wycieczkę, ubrać się mniej więcej właśnie w ten sposób. Wydaje mi się, że zaoszczędzi wam to
trochę stresu. Raz, że nie będziecie się brudzić, nie będzie was tak smażyć słońce. Mega polecajka. Koszt takiej wycieczki to $20 za osobę. Jeżeli chcecie jechać w dwójkę na jednym kładzie, to wtedy za te dwie osoby płaci się 3 dyszki. Jak wrażenia, Andrzeju? Andrzej za kamerą ma taką średnią minę. Znaczy, no mi się nie podobało. W sensie, ja wam się to podejdę do lustra. To widzicie, jak wyglądam. Jestem cały pomarańczowy, koszulkę miałem białą. Piachu mi naleciało wszędzie. Kłady są w opłakanym stanie, zawieszenia to nie ma. Jedziecie po takiej tarce jak w Australii. Nie jedziecie po pięknych piaskach i wydmach. Wytrzęsło nas niesamowicie. Tam trzeba ogólnie jechać między 40-50 na godzinę, żeby to miało jakiś sens na tych kładach, które nie mają totalnie zawieszenia. Żeby się przeskakiwało przez tych hopkach, a jak się jedzie tak powoli, a mieliśmy taką laskę, co się pewnie nie jeździła wcześniej, jechaliśmy ledwo co 20 na godzinę. Już się śmiałem, że Kasia Lajbem szybciej jeździ, nie? No i trzęsło tak niesamowicie. Ręce bolą, wszędzie piasek. Pojechaliśmy na wioskę Beduinów. Tam po prostu tylko męczone zwierzątka, bo przejdźcie się na wielbłądach. Od razu jeszcze wszędzie marketing naciągany. Non stop robił gość zdjęcia, żeby potem je sprzedawać. Potem przechodząc przez tę wioskę Beduinów był gość, który sprzedawał produkty z wielbłąda. Takie powiedzmy mleko, jakieś tam inne rzeczy, takie też naciągactwo. Herbatka, to się śmiałem, że sagę nam zaparzyli w takich małych banuszkach, kubeczkach i tyle. No i powrót z powrotem. Mi się średnio podobało. W sensie za ten hajs to bym wolał zapłacić, nie wiem, $10, dostać kłada na pół godziny, żebym sobie pojeździł w promieniu, nie wiem, 2 km, mógł sobie pozapindalać, niż jechać w takiej grupie i się, prawie zębów nie, można było, zęby można było stracić, nie? Ja mam trochę lepsze wrażenia po tym wszystkim, ale to pewnie wynika z tego, słuchajcie, że no Andrzej lubi takie rzeczy. Boże, jak ja wyglądam. Czy wy to widzicie, jakie ja mam czoło? Pokażę wam je może. O tak. A ja miałem czarne buty. Tak wygląda moje czoło. Andrzej miał kiedyś czarne buty. Ale to, co chciałam wam powiedzieć, że mi się naprawdę podobało. Początek był kiepski, dlatego że pan, który nas przygotowywał, organizacja trochę dała ciała. Ale ogarnęliśmy to i właśnie ta jazda w tamtą stronę, gdzie na początku jechała ta dziewczyna, która się chyba trochę bała, to był faktycznie dramat, bo jechać po tych wybojach z niską prędkością to nie jest nic przyjemnego. Powrót był już bardzo fajny, mi się osobiście podobało. Przyznaję faktycznie, że zawieszenie w tych maszynach nie istnieje, bardzo trzęsie. Jak się jedzie po tej tarce, to masakrycznie bolą plecy. Ja sobie to omijałam w taki sposób, że po prostu podnosiłam dupę do góry, czyli jechałam jakby na stojąco. Wtedy mi było trochę lepiej. Także tak. No, czy to było warte $20? Ogólnie trwało to dosyć sporo, bo słuchajcie, to było 25 km w jedną stronę i 25 w drugą, także trochę tej jazdy było. No, wydaje mi się, że fajne przeżycie. Byłoby chyba trochę lepiej, bo na początku jest tak, słuchajcie, że jeździ się w kółeczko i oni was tam dzielą na grupy. Wydaje mi się, że byłoby lepiej, gdyby te grupy były mniejsze i było podzielone to na ludzi, którzy chcą jechać szybko i na tych, którzy się trochę czają. No bo dla tych, którzy mogliby jechać właśnie, wiecie, tak w bardziej komfortowych warunkach, ta jazda 20 na godzinę po tej tarce to była katastrofa. Ale mimo wszystko ja jestem zadowolona. W sensie dla kogoś takiego, kto, wiecie, nie ma doświadczenia z tym wszystkim, wydaje mi się, że było to takie optymalne doświadczenie. A teraz koniec gadania. Idę to zmyć. Przychodzę do was, bo się wylaszczyłam. Więc mogę do was pogadać, bo trochę lepiej wyglądam. Zrobiłam makijaż, dlatego że dziś moja kuzynka Kamila ma 29 urodziny. O godzinie 20 mamy zarezerwowany stolik, tak żeby całą ekipą, czyli jest nas 11 osób, usiąść do stołu, żeby zjeść kolację. Będziemy też się śpiewać 100 lat. No, będzie trochę żenująco, ale ogólnie miło i uroczo. Dlatego właśnie trochę się ogarnęłam. Związałam włosy, bo one, słuchajcie, co chwilę mam je mokre i no, mogłyby wyglądać ciut lepiej, ale wydaje mi się, że takie związane w kucyk prezentują się jeszcze całkiem nieźle. Z
takich ciekawych rzeczy, to byliśmy, słuchajcie, dzisiaj na Orange Bay i to była super sprawa. Powiem wam, że już przeglądaliśmy te filmiki, które mamy z GoPro, z nurkowania. No i ta rafa jest absolutnie przepiękna. A teraz zmykam świętować 29. urodziny Kamili.